Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Przygód Mariana. Tym razem po powrocie z reprezentacji Marian odbudował swoją pewność siebie, a w zasadzie to ją podbudował, bo myślę, że była dość wysoka. Zagramy kolejne 3 mecze w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że teraz będzie grat goli albo asyst. W każdym razie jednego i drugiego. No i odbędzie się parę treningów. Jeden właśnie na nas czeka, bo pozostały nam 4 dni, dostępne sesje 5. Nadal nie będę nic zmieniał. Na razie niech trenuje to, co trenuje. Jak widzimy, ocena ogólna naszego Marianka wzrosła do 74. Poprzednio była wartość rynkowa 7 milionów, teraz jest 12,5. Tylko zamknęło się okienko, od razu wartość wzrosła. Wszyscy wiemy, jak działa marketing. Także zapraszam na trening i zaraz po nim na mecz z Zagłębiem Lubin. No i jak widzimy, pewność siebie wzrosła, skuteczność zmalała i oceny takie, że aż nie chce się komentować. Także szybko na mecz. Może Marian jednak przypomni sobie, o co w tym wszystkim chodzi, jak dotknie piłki w grze o stawkę. Jesteśmy już na stadionie. Mecz wyjazdowy. Zobaczymy zatem, jak przywitają nas na swojej murawie zawodnicy Zagłębia Lubin. Tajdi z piłką, oddaje ją do Sulicia. Marian tak bardzo pogubił się na boisko, że przejmuje tę piłkę. Zagrywa natychmiast do Szwocha, tęcz zagrywa do Zawady. Zawada prostopadłe podanie do Meryba Szwiko, który wychodzi na czasą łzy. Marian woła o piłkę. Dobrze, Marian dostał piłkę. Dobra, przekombinowane, ale spokojnie, nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. Meryba Szwili z piłką, bawią się w Cymbergaja z Rasakiem. Jeszcze raz, tak jest. No i tak się kończą głupie zabawy i musimy wracać po piłkę z powrotem. Tosik wyprowadza akcję. Starzyński podaje z powrotem do przodu, do Żywecza. Tutaj Żywecz, Rasak postanowił przytulić Żywecza, ten z popłochu stracił piłkę i koniec akcji Zagłębia. Ambrosiewicz zagrywa do Mariana. Marian samolubnie fake shotem mija przeciwników, rozpędza się, przebiera tymi swoimi małymi nóżkami. Tam na dole jest Zawada, ale samolubnie do końca oddaje strzał i jest bramka. Mamy 1-0. Zagłębie Lubin przegrywa w 31 minucie jedną bramką. Jeszcze parę statystyk się podniosło. Zastanawiam się, dlaczego Marian ciągle idzie do trybun tak naprawdę, gdy gramy na wyjeździe. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne, przecież tego chłopaka mogą zabić w gniewie z tego, że celebruje bramkę i to jeszcze nie przy swojej trybunie. Zobaczmy to jeszcze raz. Zbyt duże tempo jak dla obrońców Zagłębia Lubin. Strzał po dłuższym słupku i mamy bramkę. Idealnie nałożona piłka na prawą nogę, w końcu to jego lepsza. Myślę, że bramkarz tutaj choćby był o 2 metry dłuższy i tak by tej bramki już nie wyciągnął. Tutaj jeszcze widzimy jakieś piruety z udziałem Mariana. Jakieś noty zapewne by się przydały, ale niestety sędziów zabrakło tego rodzaju dyscyplin sportowych na stadionie. 7 bramka w tym sezonie. Pokazuje na chyba Ambrosiewicza, mam nadzieję palcem, że to tak, ty mi podałeś, było to dobre. Piłka na środku pola, przejmuje Rasak, od razu oddaje Marianowi. Marian mija przeciwnika tak bardzo, że aż ten przewraca się na murawę. Co teraz wykombinuje? Jakieś małe dośrodkowanie, tam jest Zawada. Ale Zawada niestety się spóźnił, nie nadążył przez swoją wielką masę jak zawsze. Nasz koksik troszeczkę jest za wolny na pomysły Mariana, ale to nic. Może za chwilę jeszcze uda się odebrać tą piłkę. Szybka kontra Zagłębia. Tosik zagrywa do Żyweca. Ten wymija zawodnika naszego obrońcę, zagrywa do przodu, ale tutaj sędzia odgwizduje spalonego. No nie awanturuj się, sędzia się na pewno nie myli. Wszyscy doskonale wiemy, że był spalony. Zobaczmy to jeszcze na powtórce. Oczywiście, że tak, za długa stopa, no i niestety nie ma co się awanturować. Sędzia miał rację. Rasak z piłką, od razu piłkę znów oddaje do Mariana. Ten szybką sztuczką techniczną gubi pierwszego przeciwnika. Drugiego też tam go pociągnął, co prawda, ale nie zrobiło to na Marianie żadnego wrażenia. Pędzi znów, jest sam na sam. Strzał, tym razem troszeczkę bardziej nonszalancko, ale piłka wpada do siatki. Mamy 2-0, a Marian odnotowuje drugą bramkę w tym meczu. I znowu biegnie do tej samej trybuny. A nie, to nie będzie ta sama trybuna, przecież teraz zamieniły się strony, to jest druga połowa. Więc być może istnieje szansa, że podbiegł do swoich fanów tym razem. Tak jest, tu jeszcze drużyna podbiega, asekuruje go w zejściu na dół, żeby sobie krzywdy nie zrobił człowiek o złotej prawej nodze. Jeszcze raz powtórka. No tutaj to w zasadzie piłka chyba poszła między ręką a nogą. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Tak jest, idealnie pod pachą. Od razu widać, że bramkarz Zagłębia Lubin używa dezodorantu, bo piłka nie zmieniła toru lotu i wpada bezpośrednio do siatki. Może i kolejna samolubna akcja Mariana, ale przynosi wiele radości zarówno zawodnikom Wisły Płock, jak i kibicom. 8 bramka w tym sezonie, 2-0 w tym meczu. Ambrosiewicz z piłką w środku pola oddaje piłkę do Urygi. Uryga natychmiast do Rasaka. Rasak poproszony został przez Mariana o oddanie piłki, ale Marian tak jakby stracił pomysł na tę grę, kiedy się zorientował, że biegnie nie w tą stronę. Oddaje piłkę do Fojuta na skrzydło. Ten niestety też już nie ma pomysłu i cała akcja się zatrzymała. Marian wyprowadza piłkę od środka pola. Sztuczka techniczna nic nie przyniosła kompletnie do krajobrazu, w związku z czym oddaje piłkę do Zawady. Zawada natychmiast odgrywa piłkę do Ambrosiewicza. Ten sprytnie mija obrońcę. Strzał po ziemi i mamy 3-0. Ambrosiewicz bardzo prostym strzałem pokonuje golkipera Zagłębia Lubin i mamy 3-0 dla Wisły Płock. Tak jest, arystokratyczny ukłon, nie ma co się dziwić, akcja bardzo ładna, cały czas to on rozgrywa akcję, rozrzuca do boków, rozrzuca do środka pola, a tym razem sam dostał szansę na zdobycie bramki, której nie zmarnował i właśnie odnotowujemy 3. bramkę na koszt Wisły Płock.
Rasak zagrywa piłkę do Szwocha. Ten natychmiast do Mariana, który jest totalnie niekryty. Marian wypatruje Sakitiego, który jest jeszcze bardziej niekryty. Wychodzi sam na sam. Troszeczkę pobiegnie w tą stronę. Strzał! No niestety Sakiti jeszcze jest na etapie celowania w bramkarzy, ale to też prawdopodobnie dlatego, że nie dostaje tyle czasu na boisku, ile powinien. Zobaczmy to jeszcze raz, no ale tutaj to nawet nie było szansy mowy o jakimkolwiek błędzie bramkarza, bo ta piłka leciała wprost w niego. Starzyński zagrywa do Białka. Białek z powrotem oddaje piłkę Starzyńskiego. Co zrobił Starzyński, nie wiem. Chyba chciał przypomnieć kibicom Wisły Płock o Furmanie, który niestety już nie gra w barwach Wisły. Bo mniej więcej takiego typu było to zagranie. Nie wiem, czy to było podanie, czy to było lobowanie, czy to w ogóle do czegokolwiek było podobne. Ale to jest koniec tego meczu i pierwsza chyba tak pewna wygrana Wisły Płock w tym sezonie. 3-0, Zagłębie Lubin. Widzimy teraz zawodników, jak schodzą ze spuszczonymi głowami. Marian się cieszy. Marian zaliczył 2 bramki, asysty w tym meczu nie. Jeszcze raz wielki smutek Zagłębia Lubin. No ale niestety, jeżeli chcą postawić opór takiej drużynie, jaką jest Wisła Płock, muszą grać więcej piłką na ich połowie. Lub pozyskać Mariana, a Marian wtedy zrobi to samo. No to co, nie tracąc czasu, po udanym meczu, kiedy Marian jest w gazie, czas na szybki trening, tutaj jeszcze w międzyczasie wzrosła nam ocena na 75, czyli kolejny punkt do ogólnej oceny, wartość wzrosła o kolejne 2 miliony euro, także Marian zyskuje na wartości. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi w treningach, oczywiście symulowane, bo po co mielibyśmy je grać, jesteśmy leniwi jak Marian, no i wpadła F-ka, super. Lepszego poziomu naprawdę już się nie dało osiągać. Marian na treningach sięga dna, na meczach sięga szczytu. Może to jest po prostu recepta na dobre granie. Widzimy się na meczu. A wcale, że nie, bo widzimy się już teraz, kiedy mamy to potwierdzenie Mariana, że wypełnił wszystkie postawione mu cele w poprzednich meczach, czyli 4 kolejki wstecz. Jak widzimy, Marian staje na wysokości zadania na razie. Pomimo tego, że treningi totalnie mu nie idą, to cele wypełnia, a w meczach spisuje się moim zdaniem znakomicie. Teraz przed meczem z Wisłą jeszcze prawdopodobnie wyskoczą nam cele na nadchodzące kolejne 4 mecze. Oto i one. Tutaj znów się nic nie zmieniło. 6-0, 1 bramka do strzelenia i 3 razy okazja strzelecka do wypracowania. Wisła Kraków, Raków Częstochowa, Arka Gdynia, Korona Kielce. 2 razy w domu, 2 razy na wyjeździe. No ja tutaj upatruję, że w Rakowie z Rakowem Częstochowa prawdopodobnie mecz powinien być prosty, aczkolwiek znając możliwości FIFA prawdopodobnie będzie on najcięższy ze wszystkich. A teraz czas na mecz z Wisłą. Widzimy się już na stadionie. Tym razem na pewno. Wisła Kraków atakuje lewym skrzydłem, zagranie do Sawicewicza, Sawicewicz do Pawła Broszka. Ten bez zastanowienia huknął z lewej nogi, szczęśliwie niecelnie dla Wisły Płock. Sam nie wierzy w to, że nie trafił w światło bramki. Zobaczmy to jeszcze raz. Ale tutaj niewiele zabrakło, to był dobry strzał, no i znowu nasza obrona zaspała. Ja nie wiem, o co chodzi. Myślałem, że jeżeli pierwszy mecz się w odcinku zaczynamy dobrą pasą, to wtedy już będzie dobrze, bo w poprzednim meczu jakoś nie widziałem specjalnych błędów defensywy. Tutaj niestety znowu zaspali, czyli wracamy do starej, dobrej Wisły Płock, jeśli chodzi o defensywę. Rasak zagrywa do Merebaszwiliego. Tutaj problem, ale Merebaszwili używa swojej siły fizycznej i przepycha się w polu karnym. Dośrodkowanie, zahacza o głowę przeciwnika. Zawada podbija piłkę do góry. Tam bliżej nie wiadomo, gdzie jeszcze Zawada trafia do piłki, strzela z przewrotki, ale niestety zalicza słupek. No nieprawdopodobny strzał i nieprawdopodobny pech naszego strzelca. Widocznie pozazdrościł Marianowi tych licznych bramek i w ten sposób chciał jeszcze tutaj Marian, ale tutaj się nie udało. Wracając do wywodu, prawdopodobnie Zawada pozazdrościł tych bramek, jakie strzela Marian i postanowił w spektakularny sposób wrócić na usta kibiców Wisły Płock i to by się udało, gdyby nie ten słupek, który pojawił się gdzieś tam za bramkarzem Wisły Kraków. Teraz Marian znalazł drogę między dwoma obrońcami Wisły Kraków. Co zrobi? Będzie do środka? Nie, podaje do tyłu, tam jest raz, ale Rasak kompletnie skopał tę akcję. Symuluje teraz ból głowy, ale wszyscy widzieliśmy, co zrobił. Kompletnie nie trafił w bramkę, zupełnie nie wyszedł mu ten strzał. Szkoda całej akcji, mogło być 1-0. Paweł Broczek w ten sam sposób jak Marian przedziera się przez linię obrońców naszej drużyny. Dośrodkowanie, tam jest napastnik Wisły, ale udaje się to wybić główką. Jeszcze raz tutaj wybicie naszego obrońcy i udaje się wyekspediować piłkę z dala od naszej bramki. Chociaż było tam gorąco, ponieważ dwóch obrońców postanowiło tym razem podnieść poziom trudności swoich gierek treningowych i zagrali piłką głupiego Jasia głowami pod niepilnowaną naszą bramką. Do tej piłki to raczej pierwszy dobiegnie Fojut. Oczywiście, że dobiegł pierwszy. Teraz zastawia się, prezentując swoje silnie umięśnione plecy. Czuce bardzo podobają się te plecy. Proponuje mu szybką zabawę w zapasy. Są przepychanki. Niestety piłce nie spodobała się ta zabawa i postanawia opuścić boisko. Standardowo już doliczony czas gry, więc musi być rzut rożny dla przeciwników. Jakub Błaszczykowski wykonuje rzut rożny. Zobaczmy, jakie rozwiązanie przyjmie.
jest dośrodkowanie, Uryga wybija piłkę, Sawicewicz niestety dostaje tą piłkę pod nogi, tam jest Burliga, strzela Janicki, jeszcze raz Janicki, tam po rykoszecie najpierw od kolegi, ta piłka z powrotem trafiła do niego pod nogi i niestety Wisła Płock przegrywa z Wisłą Kraków 1-0 w doliczonym czasie gry. Całej tej euforii Paweł Broczek wskoczył Janickiemu na plecy i tak chłopaki mogą już opuścić ten stadion, bo raczej nie będzie wznowienia tej połowy. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Sawicewicz z piłką, tutaj dogranie do Janickiego. A, tu się piłka odbiła od klęczącego Urygi, czyli musiał przygwiazdorzyć i niestety mamy stratę bramki. Oczywiście, co to za pajacerka, tak nie powinno być. Tylko i wyłącznie przez taką sytuację straciliśmy bramkę i mamy 0-1. Tak jest, panie trenerze, ja się nie dziwię, że jest pan wściekły, bo ja też jestem wściekły. Wziął jeden drugiemu na sznurówkę, nadepnął i trzeba było klęczeć i wymachiwać rękoma. A tak, kto wie, być może nie byłoby tego całego rykoszetu i byłoby nadal 0-0 i wszyscy spokojnie zeszlibyśmy do szatni. Piłka na skrzydło do Boguskiego. Ten dośrodkowuje w pole karne, ale tutaj Rzeźniczak przyjmuje... Co zrobił Rzeźniczak? Rzeźniczak wystawił piłkę Zdybowiczowi. Dobrze, że ten nie trafił, bo przegrywalibyśmy 2-0. Kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie naszego defensora. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce ten strzał. Przecież to praktycznie mogła być bramka. Ta piłka przeszła dosłownie obok słupka. Myślę, że Rzeźniczak, tak jak w poprzednim odcinku koledzy, dziś jest w lesie na grzybach. No bo jak inaczej to nazwać? Co tu się właśnie wydarzyło? Trasak na skrzydło do Szwocha. Ten automatycznie zagrywa do Mariana. Marian wpada w polkę, cofa się z piłką, zagrywa na główkę do Ricardinho, a ten pokonuje bramkarza i mamy remis 1-1. Trener wyczuł, że Zawada już się w tym meczu nie przyda. Zmienił go na Ricardinho, a ten w pięknym stylu pokonuje bramkarza strzałem z główki. Oczywiście przestawienie Mariana na lewego napastnika również pomogło, bo ten mógł znaleźć się bliżej całej akcji i automatycznie wbiegł po prostu w pole karne, cofnął piłkę, dośrodkował, a tutaj pomimo przeszkadzającego obrońcy piłka została skierowana przez Ricardinho do bramki. Mamy remis, włączamy się do gry z powrotem o 3 punkty. Ambrosiewicz uruchamia Mariana. Marian wbiega w pole karne, nie, cofa się, nie ma tutaj. Tutaj mówią obrońcy, wytworzyli korytarz życia, strzał i mamy gola, 2-1. Marian wyprowadza Wisłę Płock na prowadzenie z Wisłą Kraków. Wiem, że pobiegnie do publiczności, ale ten się zatrzymuje, przybiega do niego kolega, grają w łapki. Cóż za ciekawa celebracja tej bramki. Nieprawdopodobny strzał w doliczonym czasie gry, 2-1 dla Wisły Płock, chociaż cały czas przegrywali z Wisłą Kraków i dopiero w 80 minucie obudzili się i pomyśleli, może czas by wygrać ten mecz. I teraz widzimy tą bramkę na 2-1, dającą w tej chwili 3 punkty. Swoją drogą jestem pełen podziwu dla Mariana, który za każdym razem, kiedy strzela bramkę, nigdy nie patrzy w miejsce, w które ma zamiar strzelić. Gdzieś zawsze w przeciwnym kierunku. I jeszcze raz ta celebracja. Tak jest, Stępiński zadowolony. Marian jeszcze bardziej, bo to kolejna bramka w Ekstraklasie. Z tego co pamiętam, to chyba już będzie 10, ale pewien nie jestem, to się okaże po meczu. Brawa dla Mariana. 3 punkty. Błaszczykowski do Sawicewicza i sędzia w tym momencie kończy to spotkanie. Mamy 2-1 po ciężkim meczu, ale jakże wyrównanym, po akcjach zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony, po praktycznie całej połowie przegrywanej 1-0. Wisła Płock w 80 minucie budzi się, strzela 2 bramki, a to wszystko za sprawą Mariana, który najpierw fenomenalnie asystuje, Ricardinho wykorzystuje to podanie od Mariana, następnie po indywidualnej praktycznie akcji Mariana mamy 2-1 i Wisła Płock wywozi z własnego stadionu 3 punkty, choć wszystko wskazywało na to, że nie będzie ani jednego. A teraz po cudem wygranym meczu z Wisłą Kraków przewijamy kalendarz do przodu, robimy szybki trening i przenosimy się na stadion do Częstochowy, gdyż tam gramy teraz z Rakowem Częstochowa. Nie ukrywam, że pokładam dość spore nadzieje, jeśli chodzi o ten mecz, bo mam nadzieję, że Marian w końcu ustrzeli pierwszego hat-tricka. Oczywiście nie wolno lekceważyć przeciwników, bo skoro tak mówię, a jak pamiętamy z poprzednich odcinków, moje słowa bywają dokładnie prorocze na odwrót, także ten mecz prawdopodobnie możemy przegrać. Zobaczmy, co Marian dzisiaj wykombinował. Marian wykombinował 3C, D i B, czyli mówiąc krótko, nic nie wykombinował. Dalej się obija, no ale cóż, na boisku wygląda to zupełnie inaczej, więc może po prostu to jest klucz do sukcesu. Obijać się na treningach, a tak naprawdę rezultaty przynosić dopiero na boisku. Widzimy się na stadionie w Częstochowie. Marian do Ambrosiewicza. Ambrosiewicz natychmiast oddaje tą piłkę Marianowi. Marian się przepycha, ale wbiega w pole karne. Tutaj jednak nie widzi szans, cofa. Nie, tutaj też nie zauważył żadnej szansy. Wbiega jeszcze głębiej w pole karne, oddaje cały gol. 7 minuta tego meczu i mamy 1-0. Wisła Płock prowadzi po strzale Mariana na wyjeździe w Częstochowie. Tym razem Marian podbiegł do sektora swoich kibiców. Na powtórce jeszcze raz zamieszanie, które stworzył Marian. Najpierw do przodu, potem do tyłu. Strzał na bramkę, no i w zasadzie bramkarz chyba tutaj nie miał nic do powiedzenia. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce, gdzie ta piłka tym razem powędrowała. Powędrowała chyba tuż nad rękawicą bramkarza, ale mimo wszystko nie byłby w stanie tego odebrać. Rozentuzjastowany trener bije brawo, aczkolwiek on też ma tą świadomość, że to jest dopiero początek meczu i tak naprawdę znając grę defensywy Wisły Płock, to tutaj za chwilę może pojawić się grat bramek w drugą stronę. Także nie wywołujmy wilka z glasu, grajmy dalej i strzelajmy bramki. Malinowski z piłką zagrywa do Wilsona. Wilson wystawia do Forbesa. Forbes strzela, na szczęście Dane to broni, ale nie łapie. Foyt z piłką.
Spokojnie, tak jest do Urygi. Niestety Uryga gra w grę typu piłka parzy, bo niestety wybija ją od razu pod nogi Wilsona i szczęśliwie Dane ratuje sytuację. Co zrobił po raz kolejny Uryga? W poprzednim meczu Uryga praktycznie klęczał na kolanach, machał rękoma, straciliśmy przez niego bramkę. Teraz w zasadzie można by było powiedzieć, że miałby asystę w tej bramce po raz kolejny, bo tym razem po prostu oddał piłkę. Ja nie wiem, o co w tym chodzi z tą defensywą, ale oni kompletnie się nie starają, nie dbają o wynik. Moim zdaniem wszyscy tak naprawdę są do posadzenia na ławce. Trzeba dać szansę jakimś młodym zawodnikom. Na przykład Mariana może byśmy przekwalifikowali, postawili na obronę i podejrzewam, że on lepiej grałby na tej obronie niż Uryga, który gra w tym fachu o wiele, wiele dłużej. Januszewski dostaje podanie na środku boiska. Dostrzega tam Zawadę, który wybiega na czystą pozycję, ale Zawada standardowo zwalnia. Ten natomiast podaje do Mariana, Marian strzela, ale niestety nie. Marian wolał sprawdzić wytrzymałość słupka zamiast strzelić bramkę i spokojnie sobie żyć na 2-0, nie martwiąc się tym, czy Częstochowa wyprowadzi jakąś kontrę, czy nie. No trudno. Grajmy dalej. Merebaszwili zagrywa do Mariana. Marian z Wodem zmienia kierunek biegu. Zagrywa do Zawady. Zawada jakimś cudem swoimi gibkimi nogami wydobywa piłkę spod nóg obrońcy i wpada w pole karne sam na sam. Strzał po ziemi, gol 2-0. Tym razem Zawada nie zwolnił, dobiegł do samej bramki, praktycznie pokonując bramkarza strzałem po ziemi i mamy 2-0. Teraz biegnie cieszyć się, ale chyba znowu pomylił sektory, bo pobiegł nie do tego. Tak jest, tutaj widzimy jak niezadowoleni są kibice Rakowa Częstochowy, ale mamy 2-0 dla Wisły Płock i myślę, że to w tym momencie jest solidny fundament do zdobycia 3 punktów i teraz będzie można troszeczkę bardziej skupić się na tym, żeby może obrona w końcu zaczęła grać, a atak sobie będzie mógł pomalutku rozgrywać, bo tak naprawdę tutaj świetnie ta piłka poszła pod kolanem bramkarza. W zasadzie bramkarz nie mógł już nic zrobić, bo był w trakcie lotu zadowolony trener. Może nawet przytuli Zawadę w szatni w trakcie przerwy, bo dziś Zawada przeszedł samego siebie. Nie zwolnił, a biegł, nie podawał, a strzelił. A to dopiero jego druga bramka w tym sezonie. Sahiti zagrywa do Mariana. Marian decyduje się cofnąć z piłką, nie, jednak biegnie do przodu, oddaje strzał i to kończy się bramką. Bramkarz co prawda rzucił się we właściwym kierunku, niestety miał za krótkie ręce albo po prostu nie chciało mu się lecieć aż do słupka i w tym sposobem piłka wpada do bramki. Marian pokazuje na siebie, tutaj jest jego miejsce. Tylko nie jestem pewien, czy jest świadomy tego, jakie zarobki czekają na niego w zachodniej Europie w piłce nożnej, ale skoro na razie twierdzi, że tu jest jego miejsce, nie przeszkadzajmy mu, niech się rozwija. I na powtórce jeszcze raz genialny strzał Mariana, który daje wynik 3-0. Jeszcze raz powtórka. Piłka przelatuje nad ślizgiem, następnie przelatuje obok ręki bramkarza i ląduje w siatce. Lepiej nie można było tego wykonać. Piłka wędruje do Forbesa, ten podaje do Wilsona. Wilson bezproblemowo mija naszego obrońcę, rozpędza się, będzie chyba prawdopodobnie sam na sam z bramkarzem. Decyduje się jednak na podanie. Chyba Uryga w trakcie przerwy zadzwonił do swojego przyjaciela, który wyjaśnił mu tajniki grania w defensywie, bo ten genialnie powstrzymuje ten atak. Sahiti zagrywa do Januszewskiego. Ten odpiera atak Szczepańskiego, który usiadł mu na plecach, oddaje strzał, który jest w zasadzie torpedą, ale tym razem bramkarz zachował się tak, jak powinien się zachować i wybrania ten strzał. Szkoda, mógł być hat-trick. Niestety, no, bramkarz tym razem wyczuł intencję strzelającego i nie udało się tego umieścić w siatce. Tutaj jeszcze zawodnik Rakowa Częstochowy pokazuje, że chłopaki, damy radę, musimy się zebrać i strzelimy, ale nie, nie dacie rady. Jest 3-0, 90 minuta i druga minuta doliczonego czasu. Januszewski z rzutu rożnego. Tutaj jeszcze strzał, ale niestety nic z tego nie wyszło. Piłka trafiła dosłownie w ręce Gliwy i w zasadzie to chyba będzie koniec, jeśli chodzi o ten mecz, bo mamy już trzecią minutę, w zasadzie to już czwartą minutę. Taki jest sędzia, skończył ten mecz. 3-0. Wynik dobry, szkoda tylko, że Marianowi nie udało zdobyć się hat-tricka. Zakładałem, że to może być ten pierwszy mecz, w którym w całej swojej karierze odda 3 strzały do siatki. No ale nic się nie stało, na pewno jest zawodnikiem meczu. Dwie bramki, jedna asysta. Myślę, że to również wystarczy. I standardowo już na koniec odcinka zobaczymy sobie statystyki zawodników po tych trzech meczach. Jak widzimy, Januszewski na pierwszym miejscu pod względem strzelonych bramek, 11, ale zaraz za nim jest Niezgoda z Legii Warszawa z 10 bramkami i jeszcze zawodnik Arki Gdynia, nie będę się łamał językiem, jeśli chodzi o to nazwisko, 9 bramek. Jeśli chodzi o asysty, tutaj Niezgoda jest przed Marianem, Niezgoda ma ich 5, Marian ma 4. Za nim jeszcze jest Frączczak z Pogoni Szczecin, ma ich również 4, czyli tyle samo co Marian. Na koniec klasyfikacja bramkarzy, tutaj bramkarz Wisły Płock 6 czystych kąt, zaraz za nim jeszcze Buchalik z Wisły Kraków z 5, także to z dwóch najlepszych bramkarzy na chwilę obecną w Ekstraklasie. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zrodziły Wam się jakiekolwiek sugestie, pomysły, zostawcie je w swoich komentarzach. I koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnego odcinka telenoweli z Marianem w roli głównej. Cześć!